Rozdział 24 Małpie łapy Głęda siedziała opierając się łokciami o stół, z brodą wspartą na rozłożonych dłoniach i beznamiętnie przesuwała wzrokiem po resztkach z pospiesznego lunchu. Musi posprzątać, zanieść do kuchni i pozmywać, poustawiać na swoich miejscach i zobaczyć, co mają do jedzenia na kolację. Ale nie ma powodu do wielkiego pośpiechu. Potrzebowała trochę czasu, żeby sobie poukładać myśli w głowie. Wszystko działo się zbyt szybko. Wydarzenia poranka, kiedy je wspominała, wydawały się chaotyczne i nieprawdopodobne. Inspektor Last zjawił się wcześniej o wpół do dziesiątej. Razem z nim przyjechali detektyw, inspektor Primer z komendy oraz naczelnik policji w hrabstwie. Ten ostatni nie był tu długo. Inspektor Primer przejął prowadzenie dochodzenia w sprawie zabójstwa Lili Kimbley i wszystkich związanych z tym okoliczności. To właśnie inspektor Primer, człowiek o zwodniczo spokojnym sposobie bycia i łagodnym, przepraszającym głosie, zapytał: Czy byłaby bardzo niezadowolona, gdyby jego ludzie trochę sobie pokopali w ogrodzie? Sądząc z tonu, Chodziło mu raczej o dostarczenie jego ludziom zdrowej gimnastyki, niż o szukanie ciała, które zostało zakopane osiemnaście lat temu. Myślę, odezwał się wówczas Giles, że moglibyśmy podsunąć panu pewne sugestie, po czym opowiedział inspektorowi o przemieszczeniu schodków na trawnik i zaprowadził go na taras. Inspektor popatrzył na zakratowane okno na pierwszym piętrze w rogu domu. To, jak sądzę, był pokój dziecinny? Giles potwierdził. Następnie inspektor i Giles wrócili do domu, po czym dwóch ludzi z łopatami poszło do ogrodu. Myślę, odezwał się Giles, zanim inspektor zaczął zadawać pytania, że byłoby dobrze, gdyby wysłuchał pan tego, o czym moja żona dotychczas nie wspominała nikomu, z wyjątkiem mnie i jeszcze jednej osoby. Łagodny wzrok inspektora Primera spoczął na Głędzie. Można było w nim wyczuć lekkie wahanie. Zastanawia się, pomyślała Głęda, czy na tej kobiecie można polegać, czy też należy do tych, co wymyślają jakieś historie? Tak silne było to jej odczucie, że zaczęła od usprawiedliwień. Mogłam to sobie wymyślić. Zapewne tak właśnie było, ale wydaje mi się tak okropnie realne. A zatem wysłuchajmy tego, pani Reed, powiedział Ewen Spector Primer ciepłym, kojącym tonem. I Gwenda zaczęła opowiadać. O tym, jak od pierwszego wejrzenia dom wydał się jej znajomy. W jaki sposób dowiedziała się następnie, że faktycznie mieszkała tu jako dziecko. Jak pamiętała tapetę w pokoju dziecinnym i drzwi łączące jadalnie z salonem i wydawało się jej że schodki z tarasu na trawnik powinny być w innym miejscu. Inspektor Primer potakiwał. Nie powiedział, że wspomnienia głędy z lat dziecięcych nie są dla niego szczególnie interesujące, ale Głęda zastanawiała się, czy tak sobie właśnie nie myśli. Wreszcie zebrała się w sobie i przeszła do końcowej kwestii Jak to nagle, siedząc w teatrze? Przypomniała sobie widzianą przez słupki balustrady w i martwą kobietę, leżącą w korytarzu. Miała siną twarz, jakby była uduszona i złotobląd włosy. I to była Helen. Ale to takie głupie, bo ja wcale nie wiedziałam, kim była Helen. Naszym zdaniem to po prostu zaczął Giles, ale inspektor Primer nieoczekiwanie władczym gestem uniósł dłoń, powstrzymując go. Proszę pozwolić, by pani Rito powiedziała mi to po swojemu. I Głęda kontynuowała, zacinając się z rumieńcami na policzkach, przy dyskretnej pomocy inspektora, czego nawet nie dostrzegła, ponieważ prowadził swoje przesłuchanie w sposób bardzo zręczny. Webster powiedział w zamyśleniu. HM, tragedia księżny Jamalfi. Małpie łapy? ale to był zapewne tylko koszmar senny, wtrącił Giles. Panie Rit, proszę. To mógł być koszmarny sen, przyznała Gwenda. Nie sądzę, stwierdził inspektor Primer. Byłoby bardzo trudno wyjaśnić śmierć Lili Kimbley, gdybyśmy nie przyjęli założenia, że w tym domu zamordowano kobietę. To stwierdzenie wydało się tak rozsądne i niemal pocieszające. Żeglenda zaczęła pośpiesznie mówić dalej. Ale to nie mój ojciec ją zamordował. Naprawdę nie on. Nawet doktor Penrose uważa, że on nie był odpowiednim typem i nie potrafiłby nikogo zamordować. A doktor Kennedy był zupełnie pewny, że on tego nie zrobił, ojcu tylko się tak wydawało. Jak więc pan widzi, był ktoś, kto chciał, aby wyglądało tak że to mój ojciec zrobił i my uważamy, że wiemy, kto to był, to znaczy, że to jeden z dwóch. Głęboko przerwał jej Giles. Naprawdę nie możemy. Zastanawiam się, panie Ritt powiedział inspektor, czy nie zechciałby pan przejść się do ogrodu i zobaczyć, jak sobie radzą moi ludzie? Proszę im powiedzieć, że to ja pana przysłałem. Zamknął za Gilesem drzwi balkonowe na klamkę i wrócił do Głędy. A teraz proszę podzielić się ze mną wszystkimi swoimi podejrzeniami, pani Rit. I niech się pani nie przejmuje, jeśli nie zawsze będą spójne. Głęda wyrzuciła z siebie wszystkie swoje oraz Gilesa spekulacje i przemyślenia, opowiedziała o krokach, jakie podjęli, aby dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o trzech mężczyznach. Którzy mogli odgrywać rolę w życiu Helen Holiday, jak też o wnioskach, do których doszli, i o telefonach do Waltera Fejna oraz Jackiego Affika, rzekomo od Gilesa, wzywających ich wczoraj po południu do Hillside. Ale rozumie pan, panie inspektorze, że jeden z nich mógł kłamać, prawda? To jedna z podstawowych trudności w mojej pracy powiedział łagodnym, dość znużonym głosem inspektor. Tak wielu ludzi może kłamać. I tak wielu przeważnie to robi. Choć nie zawsze z powodów, o których mogłaby pani pomyśleć. Niektórzy ludzie nawet nie, nie. zdają sobie sprawy, że kłamią. Czy uważa pan, że jestem jedną z nich? spytała nieco lękliwie Gwenda. Myślę, odparł inspektor z uśmiechem, że jest pani bardzo wiarygodnym świadkiem. Pani Rit a czy pana zdaniem mam rację co do tego, kto ją zamordował? Inspektor westchnął. Nie ma żadnego znaczenia, co ja przypuszczam, w każdym razie w mojej pracy. Trzeba wszystko sprawdzić. Gdzie byli, jakie mogą przedstawić dowody na to, co robili? Wiemy z dokładnością do mniej więcej dziesięciu minut, kiedy została zabita Lily Kimbley. Między drugą dwadzieścia a drugą czterdzieści pięć. Mógł ją zabić ktokolwiek, a potem przyjechać tu po południu. Nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla tych wezwań telefonicznych. Nie dają one żadnemu z wymienionych przez panią ludzi alibi na porę, kiedy zostało popełnione morderstwo. Ale dowie się pan, co oni wtedy robili, prawda? Między drugą dwadzieścia a drugą czterdzieści pięć. Zapytaj ich pan. Inspektor Primer uśmiechnął się. Zadamy wszystkie pytania, jakie będzie trzeba, pani Ritt. może pani być tego zupełnie pewna, we właściwym czasie. Pośpiech nie jest dobrym doradcą. Trzeba wiedzieć, dokąd się zmierza. Głęda nagle wyobraziła sobie tę wymagającą cierpliwości, spokojną, pozbawioną sensacji i pracy. Bez pośpiechu, nieubłaganą. Rozumiem, powiedziała. Tak. Pan jest profesjonalistą. Agiles i ja jesteśmy tylko amatorami. Mogło nam się udać przypadkowo na coś trafić, ale właściwie nie wiedzielibyśmy nawet jak to wykorzystać. Coś w tym rodzaju, pani Reed. Inspektor znów się uśmiechnął. Wstał i otworzył drzwi balkonowe. Już miał zamiar wyjść na taras, kiedy nagle się zatrzymał. Trochę jak wietrzący zwierzynę pies myśliwski, pomyślała Głęda. Przepraszam, że spytam, pani Rit, czy ta dama to nie jest przypadkiem panna Jane Marple? Głęda podeszła do drzwi i stanęła przy inspektorze. W końcu ogrodu panna Marple toczyła nadal beznadziejną wojnę z powojem. Tak, to panna Marple jest tak niezwykle uprzejma, że pomaga nam w ogrodzie. Panna Marple, mruknął inspektor. Rozumiem. Głęda spojrzała na niego pytająco. Ona jest taka kochana, powiedziała. To bardzo wysoko ceniona osoba, ta panna Marple, wyjaśnił inspektor. Ma w garści naczelników policji z co najmniej trzech hrabstw. Nie usiedliła jeszcze mojego szefa. Ale śmiem twierdzić, że i do tego dojdzie. A więc panna Marple macza w tym palce. Podsunęła nam mnóstwo pomocnych sugestii, stwierdziła Gwenda. O, nie wątpię. Czy to jej sugestia, gdzie należy szukać zwłok pani Holiday? Stwierdziła, że Giles i ja powinniśmy doskonale wiedzieć, gdzie należy szukać, odparła Gwenda. I myślę, że bardzo głupio. Iż sami na to nie wpadliśmy. Inspektor zaśmiał się cicho. Zszedł z tarasu i ruszył w stronę panny Marple. Chyba nie byliśmy sobie przedstawieni, panno Marple powiedział, stając obok, ale kiedyś pułkownik Melrose pokazał mi panią. Panna Marple wyprostowała się zarumieniona, ściskając w garści wyrwane chwasty. Och, tak! drogi pułkownik Melrose. Zawsze był tak niezwykle uprzejmy. Kiedy? Kiedy jeden z parafian został zastrzelony w gabinecie proboszcza. To dość dawne dzieje, ale od tamtego czasu miała Pani i inne sukcesy. Problem z zatrutym piórem w pobliżu Limstock. Wydaje się, że Pan o mnie sporo wie, inspektorze. Nazywam się Primer. Przypuszczam, że była tu Pani bardzo zajęta. No cóż, staram się jak mogę pomóc w ogrodzie. Aż przykro, jaki zaniedbany. Ten powój na przykład jest okropny. Jego korzenie, mówiąc to panna Marple spojrzała inspektorowi prosto w oczy, sięgają pod ziemią bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko pod warstwą ziemi. Myślę, że ma pani absolutną rację, przytaknął inspektor. Bardzo daleko. Daleko w przeszłość. Mam na myśli to morderstwo. Osiemnaście lat. A zapewne nawet dłużej, powiedziała panna marple. Rozchodzą się pod ziemią i są strasznie szkodliwe, inspektorze, bo wyciskają życie z ładnych, rosnących tu kwiatków. W tej chwili na dróżce pojawił się jeden z policjantów. Był spocony i miał pobrudzone ziemią czoło. Trafiliśmy na coś. Proszę pana, wygląda, jakby to była właśnie ona. I od tego momentu, pomyślała Gwenda, ten dzień stał się koszmarny, nadbiegł Giles, dość blady. To, to ona tam jest, zgadza się, Gwendo powiedział. Potem któryś z policjantów zatelefonował i przyjechał policyjny lekarz, niski, ruchliwy mężczyzna. I to właśnie wtedy pani koker, spokojna, niewzruszona pani koker, wyszła do ogrodu, wcale nie wiedziona czczą ciekawością, jakby można tego oczekiwać, ale wyłącznie pozioła potrzebne do potrawy, gotowanej na lunch. I ta sama pani koker, której reakcją na wiadomość o popełnionym poprzedniego dnia morderstwie była jedynie obawa o wpływ tego zdarzenia na zdrowie Głędy, ponieważ pani koker stała na stanowisku. Że po upływie określonego czasu pokój dziecinny na górze powinien mieć lokatora, wszedłszy prosto na makabryczne wykopalisko wpadła w niewiarygodną panikę. To zbyt straszne, proszę pani. Kości to coś, czego nigdy nie mogłam znieść. Można powiedzieć, że wszystko, tylko nie kościotrup. I to tu, w ogrodzie, tuż przy mięcie i w ogóle. Serce mi tak wali. Palpitacje. Z trudem łapie oddech. I jeśli mogłabym mieć taką zuchwałą prośbę o kropelkę brandy. Przerażona szlochami pani Koker i szaropopielatym kolorem jej twarzy, Głęda pobiegła do barku, nalała do kieliszka trochę brandy i podała gospodyni. Tego właśnie mi było potrzeba, proszę pani, powiedziała pani Koker, po czym nagle głos jej uwiązł w gardle. Wyglądała tak przerażająco, że Głęda wezwała krzykiem Gilesa, a ten zawołał lekarza policyjnego. Jakie to szczęście, że byłem na miejscu, powiedział po jakimś czasie lekarz. I tak zadziałało piorunująco. Bez pomocy lekarza ta kobieta umarłaby natychmiast. A potem inspektor Primer wziął karawkę z brandy i obaj z doktorem naradzali się nad nią, a inspektor spytał Głędę. Kiedy ostatni raz z niej pili? Głęda powiedziała, że chyba od kilku dni jej nie ruszali. Nie było ich w domu. Pojechali na północ Anglii, a przedtem, jeśli pili, to raczej gin. Ale niewiele brakowało, a napiłabym się z niej wczoraj, dodała. Tylko dlatego, że brandy kojarzy mi się z parowcami na kanale, Giles otworzył dla mnie nową butelkę whisky. To szczęśliwy traf. Pani Rit? Gdyby pani wczoraj wypiła, wątpię czy dożyłaby pani dzisiejszego dnia. Giles też był bliski napicia się, ale w końcu wypił ze mną trochę łyski. Głęda zadrżała. Nawet teraz sama w domu, kiedy policja już odjechała razem z Gilesem po pospiesznym lunchu, na który zjedli coś z puszek. Jako że panią kokerę zabrano do szpitala, błęda z trudem mogła uwierzyć w całe to poranne zamieszanie. Jedno było zupełnie pewne w domu byli wczoraj Walter Fein i Jackie Afik. Każdy z nich mógł czymś zaprawić. Brandy, a jaki inny cel miałyby te wezwania telefoniczne, jeśli nie stworzenie szansy jednemu z nich do wsypania trucizny do karawki? Głęda i Giles musieli widocznie dotrzeć niebezpiecznie blisko prawdy. A może jest jakaś trzecia osoba, która zapewne weszła przez otwarte drzwi balkonowe w czasie, gdy czekali z Gilesem doktora Kennedy'ego na Liliki Kimbley? Ktoś trzeci, kto wymyślił te wezwania telefoniczne, aby skierować podejrzenia na tamtych dwóch. Ale pomysł z trzecią osobą nie ma sensu, rozważała dalej Głęda bo ten trzeci z pewnością zadzwoniłby tylko do jednego z nich. Trzecia osoba z całą pewnością wolałaby, żeby był jeden podejrzany, a nie dwóch. A poza tym, kto mógłby być tym trzecim? Erksin był w tym czasie w Nordhumberland. Nie, albo Walter Feyn zadzwonił do Afika i udawał, że telefonował do siebie, albo to Afik zadzwonił do Feina i twierdził, że też otrzymał identyczne wezwanie. Jeden z tych dwóch, a policja, która jest sprytniejsza i ma większe możliwości niż oni z Gilesem, wykryje, który. A na razie obaj będą obserwowani. Nie odważą się spróbować jeszcze raz. Głęda znowu zadrżała. Trzeba trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do myśli, że ktoś usiłował cię zabić. To niebezpieczne ostrzegała ich od początku panna Marple. Ale ani ona, ani Gilles nie potraktowali tego poważnie. Nawet po śmierci Lily Kimblej nadal nie przyszło głędzia do głowy, że ktoś mógłby próbować zabić ją czy Gillesa. Tylko dlatego, że zanadto zbliżyli się do prawdy o tym, co wydarzyło się osiemnaście lat temu, że mogli wykryć, co się musiało wtedy stać i kto to zrobił. Walter Fein i Jackie Afik. który. Głęda zamknęła oczy, widząc ich na nowo w świetle tego, czego się ostatnio dowiedziała. Spokojny Walter Fein, siedzący w swoim biurze, blady pająk w samym środku pajęczyny. Taki cichy, taki nieszkodliwy z wyglądu. Dom z zaciągniętymi żaluzjami. Ktoś martwy w domu. Ktoś zmarł osiemnaście lat temu, ale nadal tam jest. Nagle ten spokojny Walter Fein wydał się jej ogromnie niebezpieczny. Walter Fein, który kiedyś rzucił się na własnego brata, chcąc go zabić. Walter Fein, któremu Helen dwukrotnie pogardliwie odmówiła swojej ręki, raz tu, w kraju, a drugi, w Indiach. Podwójna odmowa. Podwójna hańba. Walter Fein, taki spokojny, pozbawiony emocji który potrafił ujawnić swoją naturę zapewne tylko w nagłym, morderczym ataku. Być może tak, jak to kiedyś zrobiła łagodna Lizzie Borden. Gwenda otworzyła oczy. Przekonała sama siebie, że to Walter Fain był tym mężczyzną, czyż nie? Ale zaraz. Można zapewne brać pod uwagę także Jackiego Afika. Z otwartymi oczami, bez potrzeby ich zamykania. Jego krzykliwy garnitur w kratkę, jego dominujący sposób bycia, dokładne przeciwieństwo Waltera Fein, nie ma w nim nic stłumienego ani cichego. Ale być może przybrał taką pozę z powodu kompleksu niższości. Tak bywa, jak twierdzą specjaliści. Jeśli człowiekowi brakuje pewności siebie, musi się puszyć, podkreślać swoją wartość, być butny. Został odrzucony przez Helen. Bo nie był dla niej dość dobry. Bolesna rana, która się nie zagoiła. Determinacja, żeby się wybić. Prześladowania. Wszyscy przeciw niemu. Wyrzucony z pracy na podstawie fałszywych oskarżeń, rzuconych na niego przez wroga. Z pewnością to dowodzi, że afik nie jest normalny. A jakież poczucie władzy taki człowiek potrafi czerpać z morderstwa? Ta jego dobroduszna. Jowialna twarz jest w gruncie rzeczy twarzą okrutną. To człowiek okrutny, a jego blada żona wie o tym i się go boi. Lily Kimbley zagroziła mu i przypłaciła to życiem. Gwenda i Giles stanęli na jego drodze, a zatem także muszą zginąć. A przy okazji wmiesza w to Waltera Feina, który dawno temu zwolnił go z pracy. To się ładnie układa w całość. Głęda otrząsnęła się z zamyślenia i powróciła do rzeczywistości. Giles niedługo przyjedzie do domu i będzie chciał się napić herbaty. Musi sprzątnąć i pozmywać po lunchu. Wzięła tacę, pozbierała naczynia i wyniosła. Kuchnia liśniła od czystości. Pani kokr to prawdziwy skarb. Przy zlewie leżała para gumowych rękawiczek chirurgicznych. Pani Koker zawsze wkłada je do zmywania. Jej siostrzenica pracuje w szpitalu i kupiła te rękawice po obniżonej cenie. Głęda włożyła je i zaczęła zmywać. Czemu miałaby nie zadbać o ręce? Umyła talerze, poustawiała na suszarce, umyła pozostałe rzeczy, wytarła i porządnie poukładała. Następnie, nadal zatopiona w myślach, poszła na górę. Pomyślała, że upierze sobie pończochy i parę sweterków w rękawiczkach. Na pozór zajmowała się właśnie tymi sprawami, ale w podświadomości dręczyła ją jakaś myśl. Walter Fein albo Jackie Afik, tak zdecydowała. Jeden lub drugi. I dla każdego z nich znalazła całkiem dobre uzasadnienie oskarżenia. Zapewne właśnie to ją naprawdę martwiło. Ponieważ, mówiąc wprost. Byłoby o wiele bardziej satysfakcjonujące, gdyby dało się znaleźć dobre zarzuty tylko przeciw jednemu. Powinno już być jasne, który to z nich. A Agłęda nie była pewna. Gdyby był jeszcze ktoś. Ale nikt inny nie wchodzi w rachubę. Richard Erksin jest poza wszelkimi podejrzeniami. Był w Northumberland, kiedy zamordowano Lily Kimbley i kiedy wsypano czegoś do karawki z Brandy. Tak, Richarda Erksina ta sprawa nie dotyczy. Cieszyło ją to, ponieważ go polubiła. Był atrakcyjny, bardzo atrakcyjny. Jakie to smutne, że jest u żonaty z taką zwalistą kobietą o podejrzliwych oczach i głębokim basie. Całkiem przypominającym głos mężczyzny. Przypominającym głos mężczyzny. Przez głowę przeleciała głędzie nagła myśl, budząc dziwne wątpliwości. Głos mężczyzny Czy to możliwe, żeby pani Erksin, a nie jej mąż, rozmawiała wczoraj przez telefon z gilesem? Nie, nie, na pewno nie. Naturalnie, że nie. Zorientowaliby się oboje z gilesem. A zresztą zacznijmy od tego, że pani Erksin nie wiedziałaby, kto dzwoni. Nie, oczywiście. Rozmawiali z Erksin, a jego żona, jak mówił, wyjechała. Jego żona wyjechała. Z pewnością, nie, to niemożliwe. Czyżby to pani Erksin, pani Erksin, szalona z zazdrości? Pani Erksin, do której napisała liliki Imblej? Czyżby to kobietę zobaczyła Leonie w ogrodzie tamtej nocy, kiedy wyjrzała przez okno? W korytarzu na dole nagle coś trzasnęło. Ktoś wszedł frontowymi drzwiami. Głęda wyszła z łazienki na podest i spojrzała nad poręczą. Sługą spostrzegła, że to doktor Kennedy. Tu jestem, zawołała. Ręce trzymała wyciągnięte przed sobą, wilgotne, lśniące, w dziwnym, różowo-szarym kolorze. Coś jej przypominały. Kennedy spojrzał w górę, osłaniając dłonią oczy. Czy to ty, głębi? Nie widzę twojej twarzy. W oczach mi się mąci. W tym momencie Gwenda krzyknęła przeraźliwie. Te gładkie, małpie łapy i ten głos w korytarzu. To ty, wyszeptała. Ty ją zabiłeś. Zabiłeś Helen. Ja. Teraz już wiem. To byłeś ty. Przez cały ten czas, ty, wchodził po schodach, zbliżając się do niej, powoli, wpatrywał się w nią. Dlaczego nie zostawiliście mnie w spokoju? Spytał: Czemu musieliście się w to wtrącić? Dlaczego ściągnęliście ją z powrotem? Właśnie, kiedy zaczynałem zapominać zapominać ściągnęłaś ją z powrotem. Helen, moją Helen. Wszystko na nowo. Musiałem zabić Lili, a teraz muszę zabić ciebie. Dokładnie tak jak Helen. Tak, dokładnie jak Helen. Był już blisko niej, wyciągnął przed siebie ręce, sięgając, o czym wiedziała, ku jej gardłu. Ta uprzejma, zagadkowa twarz, ta miła, zwykła twarz starszego pana, ta sama, z wyjątkiem oczu. To nie były oczy człowieka normalnego. Głęda cofała się powoli. Krzyk uwiązł jej w gardle. Krzyknęła tylko raz i już więcej nie mogła. Ale i tak nikt by nie usłyszał Nie było w domu nikogo, ani Gilesa, ani pani koker, ani nawet panny Marple w ogrodzie. Nikogo. A sąsiedni dom był zbyt daleko, żeby usłyszano jej krzyk. Zresztą i tak nie mogła krzyczeć. Była zanadto przerażona. Przerażały ją te potworne, wyciągnięte ku niej ręce. Mogła się wycofać aż do drzwi pokoju dziecinnego, a potem, a potem, a potem te ręce zacisną się na jej szyi. Żałosny, stłumiony jęk wydobył się jej z Nagle doktor Kennedy zatrzymał się i odwrócił. A w tej samej chwili strumień mydlin trafił go prosto w oczy. Chrapliwie wciągnął powietrze, zamrugał powiekami eł, zasłonił rękami twarz. Jakie to szczęście! odezwał się głos panny Marple, nieco zasapanej, ponieważ wbiegła szybko na górę kuchennymi schodami, że właśnie opryskiwałam mszyce na twoich różach. Rozdział 25. Postscriptum Ależ to oczywiste, droga Głędo, że nawet by mi nie przyszło do głowy pójść sobie i zostawić cię samą w domu, wyjaśniła panna Marple. Wiedziałam, że na wolności jest bardzo niebezpieczna osoba i dyskretnie obserwowałam dom z ogrodu. Czy przez cały ten czas wiedziała pani, że, to on, spytała Głęda. Siedzieli we trójkę, panna Marple. Głęda i Giles na tarasie hotelu Imperial w Torkaj. Zmiana otoczenia zaleciła tuż po tamtym wydarzeniu panna Marple, a Giles zgodził się, że to będzie najlepsze dla Głędy. Inspektor Primer ustąpił i natychmiast wyruszyli do Torkaj. No cóż, moja droga, wiele na niego wskazywało, odpowiedziała panna Marple na pytanie Głędy. Choć, niestety, nie było żadnych dowodów. Tylko wskazówki i nic ponadto. Giles spojrzał na nią z zaciekawieniem. Ale ja nawet tych wskazówek nie dostrzegam, powiedział. Ojej, Gilesie, pomyśl. Zacznijmy od tego, że był na miejscu. Na miejscu zbrodni? Ależ naturalnie. Kiedy Kelvin Holiday przyszedł do niego do domu, doktor właśnie wrócił ze szpitala a szpital, o czym mówiło nam kilka osób, mieścił się wówczas w najbliższym sąsiedztwie Hillside, czyli St. Catherine's, jak nazywano ten dom. Tak więc, widzicie, był na właściwym miejscu o właściwej porze. A poza tym były setki drobnych, znaczących szczegółów. Helen Holiday powiedziała Richardowi Erksin, że jedzie po poślubić Waltera Fein, ponieważ nie jest szczęśliwa w domu. To znaczy, że nie była szczęśliwa mieszkając z bratem. A przecież brat, według relacji wszystkich, był jej bardzo oddany. Dlaczego więc nie była szczęśliwa? Pan Afik powiedział wam, że było mu żal biednego dzieciaka. Myślę, że mówiąc to był absolutnie szczery. Było mu jej żal. Dlaczego musiała potajemnie spotykać się z Afikiem? Przecież najwyraźniej nie była w nim nieprzytomnie zakochana. Czy nie dlatego, że nie wolno jej było spotykać się z młodymi ludźmi w zwyczajny, normalny sposób? Jej brat był surowy i staromodny. Czy te określenia nie kojarzą wam się trochę z panem Barrettem z Wimpole Street? Głęda zadrżała. On był szalony, powiedziała. Szalony. Tak, przyznała panna Marple. Nie był normalny. Uwielbiał swoją przyrodnią siostrę i to uczucie stało się zaborcze i niezdrowe. To się zdarza częściej niż myślicie. Ojcowie, którzy nie chcą, aby ich córki wychodziły za mąż, a nawet aby spotykały się z młodymi mężczyznami, jak pan Barrett. Pomyślałam o tym, kiedy usłyszałam o tej siatce do tenisa. O siatce do tenisa? Tak, wydało mi się to ogromnie znaczące. Pomyślcie o tej dziewczynie, młodej Helen, która wróciła do domu, ukończywszy szkołę i jak wszystkie młode dziewczyny była spragniona życia, chciała spotykać młodych mężczyzn, flirtować z nimi. Lekko pomylona na punkcie seksu. Nie, zaprzeczyła panna Marple z naciskiem. To jedna z najpaskudniejszych rzeczy związanych z tym przestępstwem. Doktor Kennedy nie tylko zabił ją fizycznie. Jeśli uważnie prześledzicie, czego dowiedzieliście się o Helen, zobaczycie, że jedyne informacje o niej jako sobie postrzelonej na punkcie mężczyzn czy też, jakiego to określenia użyłaś, moja droga. Ach, tak nimfomance pochodzą od samego doktora Kennedyego. Myślę, że Helen była absolutnie normalną młodą dziewczyną, która chciała się bawić miło spędzać czas, trochę flirtować, a wreszcie osiąść gdzieś ze swoim wybrankiem tylko tyle. I zobaczcie, co zrobił jej brat. Najpierw był surowy i staroświecki, jeśli chodzi o dawanie jej swobody. Potem, kiedy chciała przyjmować gości na korcie tenisowym, co jest przecież najnormalniejszym i zupełnie nieszkodliwym pragnieniem, udawał, że się zgadza. Aż pewnej nocy potajemnie pociął siatkę do tenisa na paski, co było bardzo znaczącym sadystycznym postępkiem. Potem zaś, ponieważ nadal mogła wychodzić na tenisa lub tańce, wykorzystał zadraśnięcie na stopie. Leczył je w taki sposób, aby spowodować infekcję, która się nie goiła. Och, myślę, że tak właśnie było. W gruncie rzeczy jestem tego pewna. Zwróćcie uwagę na jedno. Nie sądzę, żeby Helen zdawała sobie sprawę z tego wszystkiego. Wiedziała, że brat darzy ją głębokim uczuciem. Nie przypuszczam jednak, żeby rozumiała, dlaczego czuje się niespokojna i nieszczęśliwa w domu. Ale tak właśnie się czuła i w końcu postanowiła wyjechać do Indii, poślubić Waltera Fein. Po to tylko, żeby uciec. Uciec od czego? Otóż tego nie umiała zdefiniować. Była zbyt młoda i szczera, żeby to wiedzieć. Wyruszyła więc do Indii. W drodze spotkała Richarda Erksina i zakochała się w nim. Jednakże znowu nie postąpiła tak, jak dziewczyna szalona na punkcie seksu, lecz jak osoba wartościowa i godna szacunku. Nie nakłaniała go, żeby porzucił żonę. Wręcz odwrotnie, mówiła mu, by tego nie robił. Ale kiedy zobaczyła Waltera Fein, zdała sobie sprawę że nie może wyjść za niego, a ponieważ nie miała co ze sobą zrobić, zatelegrafowała do brata, prosząc o pieniądze na powrót. W drodze do domu spotkała twojego ojca i pojawiła się przed nią kolejna szansa ucieczki, tym razem taka, która dawała perspektywę szczęścia. Nie poślubiła twojego ojca, udając głębokie uczucie głędo. On dochodził do siebie po śmierci ukochanej żony. Ona starała się przezwyciężyć nieszczęśliwą miłość. Mogli sobie wzajemnie pomóc. Myślę, że to istotny szczegół, iż Helen i Kelvin Holiday pobrali się w Londynie i dopiero potem pojechali do Dilmut powiedzieć o tym doktorowi Kennedyemu. Musiała mieć przeczucie, że to było lepsze rozwiązanie niż jechać do domu i brać ślub w Dilmut, co w normalnych okolicznościach byłoby zwykłym trybem postępowania. Przy tym nadal twierdzę, że Helen nie wiedziała, przeciwko czemu występuje. Była jednak niespokojna i czuła się bezpieczniej, przedstawiając bratu swoje małżeństwo jako aita kompli. Kelvin Holiday odnosił się do doktora Kennedy'ego po przyjacielsku i polubił go. A Kennedy, jak się wydaje, zrezygnował ze swojego dotychczasowego podejścia i robił wrażenie zadowolonego z tego małżeństwa. Młoda para wynajęła sobie tu umeblowany dom. A teraz dochodzimy do bardzo istotnego faktu: do sugestii, że Kelvin był narkotyzowany przez żonę. Są tylko dwa możliwe wyjaśnienia tego, ponieważ było tylko dwoje ludzi, którzy mieli okazję to robić. Albo Helen podawała mężowi narkotyki. Ale jeśli tak, to nasuwa się pytanie, dlaczego miałaby to robić? Albo też narkotyki zostały mu przepisane przez doktora Kennedy'ego. Kennedy był lekarzem holideja, czego dowodzi fakt, że Kelvin konsultował się z nim. Ufał wiedzy medycznej swojego szwagra. A sugestie, że żona podaje mu narkotyki, podsunął mu Kennedy. Ale czy jakiś narkotyk może spowodować u człowieka halucynację, iż dusi własną żonę? spytał Giles. Chodzi mi o to. Że nie ma chyba takiego narkotyku, który wywołuje ten szczególny efekt. Mój drogi Gilesie, znowu wpadłeś w pułapkę, jaką jest dawanie wiary w to, co ci powiedziano. Jedynie doktor Kennedy twierdził, że haliad miewał takie halucynacje. Sam Kelvin nie napisał o Ryma ani słowa w pamiętniku. Miewał halucynacje, to prawda, ale nie wspomina jakiego rodzaju. Co więcej, śmiem twierdzić że Kennedy rozmawiał z nim o mężczyznach, którzy dusili żony po przejściu przez taką fazę, jaką przeżywał Kelvin Holiday. Doktor Kennedy był naprawdę niegodziwy, stwierdziła Gwenda. Przypuszczam, powiedziała panna Marple, że w tym czasie już definitywnie przekroczył granicę między normalnością a szaleństwem. A Helen, biedna dziewczyna, zaczęła sobie z tego zdawać sprawę. To właśnie do swojego brata musiała mówić tamtego dnia, kiedy lili podsłuchiwała myślę, że zawsze się ciebie bałam i to zawsze jest tu bardzo istotne, dlatego postanowiła wyjechać z dilmut przekonała męża, żeby kupił dom w norfolke żeby nikomu zero o tym nie mówił tajemnica jaką otoczyli fakt kupienia domu jest wielce wymowna helen wyraźnie zależało. Żeby ktoś się o tym nie dowiedział. Ale to nie pasuje do teorii na temat Waltera Fejna ani Jaclyn'ego Afika. I z pewnością nie ma związku z Richardem Erksinem. Nie, to wskazywało na kogoś o wiele bliżej domu. A w końcu Kelvin Holiday, któremu z pewnością ta tajemnica doskwierała i który musiał uważać ją za bezsensowną, powiedział o niej swojemu szwagrowi. Robiąc to, wydał wyrok na siebie i na swoją żonę. Kennedy nie zamierzał bowiem pozwolić Helen odejść. Jeden żyć szczęśliwie z mężem. Myślę, że początkowo zamierzał po prostu zrujnować narkotykami zdrowie Kelly'wna. Ale dowiedziawszy się, że jego ofiara i Helen zamierzają przed nim uciec, stracił resztki równowagi psychicznej. Zabrał ze szpitala parę rękawiczek chirurgicznych, wszedł przez ogród do St. Catharines. Zastał Helen w korytarzu i udusił ją. Nikt go nie widział, nie miał kto go zobaczyć, albo tak mu się zdawało, więc dał się ponieść miłości i szaleństwu, cytując te tragiczne słowa, które zresztą doskonale pasują do sytuacji. Panna Marple westchnęła i cmoknęła z niezadowoleniem. Byłam głupia, bardzo głupia. Wszyscy byliśmy głupi. Powinniśmy byli to zrozumieć od razu. Te słowa z księżny Jamalfis stanowiły w rzeczywistości klucz do całej tej sprawy. Mówi jej brat, który właśnie uknął śmierć siostry, żeby się zemścić za jej małżeństwo z mężczyzną, którego kochała. Tak, byliśmy głupi. A potem, spytał Giles. Potem zrealizował cały ten diabelski plan. Zaniósł ciało na górę. Zapakował ubrania do walizki. Napisał list pożegnalny, zmiął go i wrzucił do kosza na śmieci, żeby później móc przekonać Holideja. Ale wydaje mi się, odezwała się Głęda, że z jego punktu widzenia byłoby lepiej, gdyby mój ojciec został skazany za morderstwo. Panna Marple pokręciła przecząco głową. O nie, nie mógł ryzykować. Jak wiesz, ma bardzo dużo szkockiego sprytu. I ogromny respekt przed policją. Policja bardzo drobiazgowo sprawdza dowody, zanim oskarży człowieka o morderstwo. Policjanci mogli mu zadawać mnóstwo kłopotliwych pytań, dociekać, co robił, kiedy, gdzie. Nie, jego plan był prostszy, powiedziałabym, bardziej przebiegły. Musiał przekonać jedynie Holidaya. Po pierwsze, że zabił żonę. I po drugie, że jest szalony nakłonił Holiday'a, żeby poszedł do szpitala dla psychicznie chorych, ale nie sądzę, aby naprawdę chciał go przekonać, że to wszystko było złudzeniem. Twój ojciec, Gwenny, przyjął te teorie głównie. Jak sobie wyobrażam, dla twojego dobra. Nadal jednak był przeświadczony, że zabił Helen. Umarł, wierząc w to. To niegodziwe, zawołała Gwenda. Niegodziwe, niegodziwe, niegodziwe. Tak, przyznała panna Marple. Nie da się tego chyba inaczej określić. I sądzę, że to dlatego twoje wrażenia, Gwendo, z tamtej nocy były takie silne. W atmosferze tamtego wieczora dominowało prawdziwe zło. Ale te listy, przypomniał Giles. Listy od Helen napisane były jej ręką, więc nie zostały sfałszowane. Oczywiście, że to było fałszerstwo, ale tu się właśnie przeliczył. Tak bardzo chciał, żebyście przestali prowadzić wasze dochodzenie. Prawdopodobnie potrafił całkiem nieźle podrabiać pismo Helen, ale nie byłby w stanie oszukać ekspertów. Tak więc próbka pisma Helen, jaką wam przysłał, też nie była napisana przez nią. Sam ją zrobił. I, oczywiście, potwierdzono zgodność. Coś takiego, obruszył się Giles. Nigdy bym na to nie wpadł. Nie, skomentowała panna Marple. Wierzyliście w to, co wam mówił, a to naprawdę bardzo niebezpieczne, wierzyć ludziom. Ja nie robię tego już od wielu lat. A Brandy? Zrobił to tego dnia, kiedy przyjechał z listem od Helen i rozmawiał ze mną w ogrodzie. Czekał w domu, podczas gdy pani koker wyszła do ogrodu zawiadomić mnie o jego przybyciu. Coś takiego trwa dosłownie moment. Dobrej Boże! jęknął Giles, A potem namawiał mnie, żebym zabrał głędę do domu i dał jej brandy. Wtedy, kiedy byliśmy na posterunku policji w dniu śmierci Lili Kimbley. Jak on to zrobił, że spotkał się z nią wcześniej. To bardzo proste. W oryginalnym liście, jaki jej posłał, prosił ją, żeby spotkała się z nim w ulejt i przyjechała do Hachingshalt pociągiem z Dilmu Tijunto drugiej pięć. Prawdopodobnie wyszedł z kępy drzew. Spotkał się z nią, kiedy wspinała się ścieżką. I udusił ją. Potem po prostu podmienił listy zamiast tego, który jej wysłał. Podłożył ten, który widzieliście. Przedtem prosił ją. Żeby zabrała ze sobą list od niego ze względu na wskazówki Jakich jej udzielił na temat drogi A następnie wrócił do domu Żeby przygotować się na wasze przyjście I odegrać tę małą komedię z oczekiwaniem na przyjazd Lili Czy Lili naprawdę mu zagrażała? Z jej listu to nie wynikało Raczej robiła wrażenie, jakby podejrzewała Afika Zapewne tak było Ale Leonie ta szwajcarka rozmawiała z Lili, ale ona nie była niebezpieczna dla Kennedy'ego. Wyjrzała bowiem z okna pokoju dziecinnego i zobaczyła, jak kopał w ogrodzie. Rano rozmawiał z nią, powiedział jej bez ogródek, że Major Holiday zabił żonę, że był chory psychicznie i on, Kennedy, zacierał ślady dla dobra dziecka. Jeśli jednak Leonie uważa, że powinna pójść na policję, to musi to zrobić. Może to być jednak dla niej bardzo nieprzyjemne. I tak dalej. Leonie na dźwięk słowa policja natychmiast się przeraziła. Uwielbiała ciebie i bez zastrzeżeń przyjęła, że wszystko, co wymyślił Ledo jest najlepsze. Kennedy zapłacił jej sporą sumę pieniędzy i pośpiesznie odesłał ją do Szwajcarii. Ale zanim odjechała, wspomniała coś Lili o tym że to twój ojciec zabił żonę i że widziała, jak chowano ciało. To pasowało do ówczesnych poglądów Lili. Przyjęła zapewnik, że Leonie widziała Kelvina Holidaya Kopiącego grób. Ale doktor Kennedy o tym nie wiedział. Podpowiedziała Gwenda. Oczywiście, że nie. Kiedy dostał list od Lili, przeraził go fragment, gdzie Lili pisała o tym, że Leonie powiedziała jej, co widziała przez okno. A także wzmianka o samochodzie koło domu. O samochodzie? Samochodzie Jacki Afika? Kolejne nieporozumienie. Lili pamiętała albo raczej zdawało się jej, że pamięta stojący na drodze koło domu samochód podobny do tego, jakim jeździł Jackie Afik. Wyobraźnia podsunęła jej tajemniczego pana, który przyjeżdżał do pani Holiday. Ponieważ jednak w sąsiedztwie był szpital. Przy drodze z całą pewnością parkowało wiele samochodów. Musicie jednak pamiętać i to, że faktycznie tej nocy przed szpitalem stał samochód doktora. A zatem zapewne skojarzył, że Lili miała na myśli jego samochód. Określenie elegancki nie miało dla niego znaczenia. Rozumiem, powiedział Giles. Tak, dla kogoś z poczuciem winy list od Lili mógł wyglądać na szantaż. Ale skąd pani wie to wszystko na temat Leonie? On przeszedł. No wiecie, ostry kryzys, odparła panna Marple, ściągając usta. Kiedy tylko pozostawieni przez inspektora primera ludzie rzucili się za nim w pościg i złapali go, zaczął ponownie przeżywać całą tę historię, wszystko, co zrobił. Zdaje się, że Leonie umarła wkrótce po powrocie do Szwajcarii. Przedawkowała jakieś pastylki nasenne. Och, nie przegapił żadnej szansy. Takiej, jak próba otrucia mnie za pomocą brandy. Byłaś dla niego bardzo niebezpieczna, Gwendo. Ty i Giles. Na szczęście nigdy nie opowiedziałaś mu o tym, że widziałaś martwą Helen w korytarzu. Nie wiedział, że był świadek naoczny. A te telefony do Fejna i Afika? Spytał Giles. Czy to on dzwonił? Tak. Gdyby było dochodzenie, kto wsypał truciznę do brandy, obaj byliby doskonałymi podejrzanymi. A jeśli Jackie Afik przyjechałby samochodem sam, dałoby się go wplątać w morderstwo Lili Kimbley. Fejn zapewne miałby dobra alibi. A wydawało się, że tak mnie lubił, odezwała się Głęda. Małą Głęni. Musiał odgrywać swoją rolę, odparła panna Marple. Wyobraź sobie, czym to dla niego było. Po osiemnastu latach, pojawiliście się z Gilesem, zadając pytania, rozgrzebując przeszłość, niepokojąc morderstwo, które wydawało się martwe, a było jedynie uśpione. Potwornie niebezpieczna rzecz, moi drodzy. Byłam tym poważnie zmartwiona. Biedna pani Koker westchnęła głęda. Ledwie się wywinęła śmierci. Cieszę się, że wyzdrowieje. Jak myślisz, Gilesie, czy ona zechce do nas wrócić? Po tym wszystkim. Wróci, jeśli będzie lokator w pokoju dziecinnym odparł poważnym głosem Giles. Głęda zarumieniła się, a panna Marple z lekkim uśmiechem na ustach zapatrzyła się przed siebie na wody torbaj. Jakie to dziwne, że to wszystko tak się złożyło, stwierdziła Głęda z niedowierzaniem w głosie. Że akurat miałam te gumowe rękawice i patrzyłam na nie, a on właśnie wtedy wszedł i powiedział słowa, które zabrzmiały tak podobnie do tamtych. Twarz. A potem w oczach mi się mąci. Wzdregnęła się. Twarz jej zakryjcie. W oczach mi się mąci. Młodo umarła. To mogłam być ja. Gdyby nie było na miejscu panny Marple? Po krótkiej chwili dodała: Biedna Helen, biedna, kochana Helen, która umarła młodo. Wiesz, Gilesie, jej już tam nie ma w domu, w korytarzu. Czułam to wczoraj, zanim wyjechaliśmy. Teraz jest to po prostu dom dom, który nas lubi. Możemy tam wrócić, jeśli chcemy. Koniec. Czytał Jacek.